Okej, siemano ludzie. Lecimy dalej, teraz idziemy do strefy 52. Dobra, to idziemy na. Keep going down that tunnel and you'll end up at the Area 52 cargo train loading depot. Fastest way to Area 52 will be to hitch a ride on one of those cargo trains. Otworzysz drzwi, ja chwilę poczekam, bo tutaj się rozejrzę po prostu. Bardzo tutaj za głęboko nie będę szedł, po prostu chcę się rozejrzeć, co tutaj jest. To nie jest action, gdzie sobie mogę zatrzymać grę w dowolnym momencie i wznowić. Dobra, to siadaj, lecimy dalej. Ciekawe, czy to będą jakieś potwory na przykład. You think they can see I'm fading? Without your wings, I would fall. Powiedzieć, już mu odbija naprawdę totalnie. Przecież ta Caroline tak naprawdę znał ją jedną część. Za bardzo się z nią nic nie ten. No wiesz, jednak to taka. Ja myślę, że jemu po prostu odbiło teraz, bo nosi ten jej skafander i widział, jak umiera, ale już widział śmierć tylu ludzi, że to raczej nie powinno na nim robić wrażenia. No tak, no ale chyba raczej nie. O kurwa. Oh, what the hell? They got rocket trains now. Co to jest? Pusty. No nazistów. Jest. Zombie? Nie, ja niestety nie mam tego karabinu snajperskiego. Się przydał teraz. Może mam coś takiego? Bo ja się będę musiał przeskradać. Przeskradanie się będzie strasznie ciężkie. A ja mam jedną. Mam jedną tą. Mogę ewentualnie... To jest tłumik, ale to do machine. Albo tutaj lunety, albo łączone magazynki, albo w machine tłumik po prostu włączyć tutaj. Tam nie wiem. Mogę sobie chyba miotacz ognia zrobić. Podwójna pojemność zbiornika. Tutaj dysza zapalająca, tak. To jest miotacz ognia, to sobie mogę zrobić. Nie wiem, czy ten tłumik brać. Dobra, na razie to oleję. Nie będę nic kupował. Ale w sumie lunety z... No mogłaby się przydać, ale ona też trochę ogranicza wtedy widoczność na tym karabinie. Jak sobie biorę, celuję, to wtedy gorzej widzę. Mamy strasznie dużo tych, a jeszcze najgorszy jest tutaj, że mamy tego generałka gdzieś. No właśnie, jakby by było najgorsze być chyba generałka, co? Ale ja nie wiem, gdzie on jest. On jest gdzieś 57 metrów. On może być równie dobrze w tamtym panelu sterującym. Na tym control roomie. Dobra, idziemy na razie z pistoletem. No nie otworz, ok. Oj, spojrzał się, powiedział was ist i umarł. On tutaj ma w ogóle jakąś maskę miał, suczysyn. Fajna maska. Podobała mi się. Oni w ogóle wszyscy mają jakieś takie dziwne maski, nie wiem co to są, może jakieś to są te. Jak to się nazywa? Noktowizory. Nie, raczej może jakieś noktowizory. Paliwo. Pancerz. Zawsze spoko. Tych dwóch mógłbym spróbować zdjąć. 37. No to chyba on jest. No właśnie. Trafisz go? Raczej wątpię. Mógłbym spróbować. Czekaj, zapiszę i spróbuję. Jakby mi się udało. Udało mi się. Ale to nie snajperski było. Strzał. Mam tych dwóch. No. Snajper z pistoletu. Szkoda, że nie umiesz latać. No. Jakbym umiał latać, bym sobie tam przeleciał. Bang, 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 bang. A tu jeszcze gdzieś taki się kręcił. Może go też ustrzelę. Jak tamtych ustrzeliłem, tego nie ustrzelę. Tam jeszcze łażą. Tam jest jeden i tam drugi idzie. Ale ten gościu, ten generał gdzieś tam łazi. Wiecie, ja mogę skoczyć. Mogę skoczyć, bo mi się nic nie stanie, jak tam spadnę.
Sprawdźmy jeszcze. Niczego tutaj się chyba nic nie stanie. Tak. Nie, dobra, wziąłbym ten, ale on nie ma tłumika. Właściwie nie. Ja sobie kupię tutaj ten tłumik. Bo chyba tak. Uzbra... Znaczy, no tak, no ale. Czy ten tłumik mi coś. Nie, on mi nic nie jest zmieni. Cichszy. Więc go biorę. Budowany tłumik jest zawsze lepszy niż miał pistoletem łazić. A to po prostu pociągnę serią i będzie fajnie. O! Coś to. A, laser. Laser, ale. Laser spokojnie. Ej, to mogę otworzyć chyba. A jak tam będą jakieś pancerhundy albo coś takiego, to będzie słabiutko. Dobra. Kurwa. Dlaczego? Nie w ogóle jakaś... No, troszeczkę tego nie kminie. No i tam widzę, ale... To było trochę... Okej. Laser fajna rzecz. No i po prostu wiesz, jeden strzał i on umiera. Najlepsza broń na świecie. Ona ich popiela. I teraz jak Schwarzenegger. Pieper, że... No, nie! Może jak to jest bliska i to tak. 15, 14? On jest w tym kąt... O, fuck, pies! Najgorsze są te psy. Trochę głupio zrobiłem, że tak się dałem, że ich tak zaatak. Znowu spaliło twarz. Ja ich tak zaatakowałem, ale nie sądziłem, że to aż tak słychać. Bo lasera. On jest gdzieś tam. Ja muszę pancerz, cały pancerz mi zjechali. No kuźwa, skąd ty się tu wziąłeś? Ludzie, nie, ja walę ten sprzęt. Granaty. Wezmę tego pistolero. Mogłem to zrobić po cichu, ale już nie zrobiłem. Na kartę mamy pancerz. O! Wiadomość komendanta Hummela. Mieliśmy rozkaz z Rumi przesłać artefakt o potężne tak duże znaczenie, że archeolodzy sikali z wrażenia. Jeśli nie znajdziecie mi... O, mają jakiś fajny artefakt. Trzeba go będzie pewnie znaleźć. Notatka. Mówić, prosić się. Dobra. Może ten artefakt jakoś miał jakiś wpływ na psychikę. Roger... Reakcja. Nie mam pojęcia, w ogóle nikogo nie kminie z tych ludzi. Właśnie. Tu coś będzie na bank. Mówiłem. Może. Ale ten laser, on jest fajny, ale dużo spowalnia i jednak jest ciążliwy troszeczkę. Fajne. No dobra, 52. Strefa 52 jest... O, mamy płytę. To nie chcę teraz tego zbierać, bo to nam... obsuje.
Okej. Dobra, czyli oni tutaj piszą o tych artefaktach tych. O, mamy złoto. Artefaktach Datiahut. Z tym, co oni tam mieli. Zresztą mi się zdaje, że teraz jakiś duży gówniak będzie. Na razie tutaj... Musiałem to zrobić. I skąd on się tu nagle wziął? Przecież go tutaj nie było. Fuck. Razem w głupie miejsce, w które mógłbym zginąć. Dobra, tutaj gdzieś paliwo było. Chodźmy stąd. Mogę wejść do tego panelu. A, faktycznie. To jak muszę tam iść, to ja jeszcze tam nie chcę iść. To wolę jeszcze może sobie tam pójść. Nie wiem, czy potem będę mógł... Nie wiem, czy potem będę mógł wrócić. Pancerz. Aha, tutaj gówno jest. A nie, mogę tutaj wejść. Granaty. Ale jak strzelę w taki granat leżący, czy on wybuchnie? Sprawdź. Wybuchnie, okej. Jaka ta broń jest cichutka. O, tam mamy doładowanie do tego. Jeszcze sobie przejrzał. Też masz. Karta kolejna. Frida. Nie, ja tego nie będę zbierał, ja w ogóle tych ludzi nie kminię. Czyli wątpię. Znaczy może coś się... Jakieś osiągnięcie na Steamie będzie, ale to nic poza to. Dobra, idziemy tam w takim razie. Teraz biegam jak Robocop. Trochę amunicji, pancerz. Dziennik bezimiennego nazistowskiego naukowca. Czasem dzieje się coś niepokojącego. Robi się wybuchowy, dziwny. Zaczął otworzyć tę głośną muzykę, ponieważ łamał w ten sposób regulamin, musiałem z nim porozmawiać. Wyglądało mu bardzo dzięki muzyce. Usiadłem przy nim podczas dzisiejszego obiadu, powtarzał szeptem monotonnie frazy w języku, którego nie potrafiłem rozpoznać. Gdy go o to zapytałem, odpowiedział, że nuci tylko jakąś piosenkę. Obawiam się, że praca na Datiahut ma negatywne wpływy. Może opracowali broń psioniczną. Psioniczną? Tak, taką, która kontroluje umysł. Projektuje. No, chyba też coś takiego. Pamiętasz te psioniczne wszystkie? Ano. O, co to? O kurwa. Mają jakieś roboty. O Boże, martwy człowiek. To ludzie? No, pusto. A, już przyszli naziści. Fuck, mam przejebane. Po co ja to w ogóle otworzyłem? Coś się stało dzięki temu? Pewnie musiałeś nawet. Ale po co? Nie wiem, kam się zabija ich po cichutku. Co to było? To tak jest. Jakieś roboty. Oni mają już cyborgi albo coś. To wyglądało jak ludzie, ale byli za szybci. Za szybci. Za szybcy. O, tu muszę iść. Cichońku. O, fuck. O, to się stanęło. Ja cię jebie. Ty nie jesteś. Co to jest? Czerwocikli. Ale... Co? What the fuck? No to są roboty jakieś. Nie wiem dlaczego w ogóle strzeliłem do człowieka, to się okazało, że to robot. No zajebiście. O kurwa, leży tu uparlak. A tutaj przecież ja miałem tą broń drugą. Na co ona była?
Nie wiem, to ale... To przygwożdżenie. Dobra, ale na roboty to ja mam tą broń, bo tu jest przecież ta broń, która przebija pancerze. Ale tutaj było jakieś takie przygwożdżenie, pamiętasz, co zabijała jedną z... No już mnie zauważyli. Młodzież! To jakiś robot jest. Widzisz to? Jak w Terminatorze. Spierdalaj! Nie daj się trafić, masz za mało pancerza. Jak kuźwa w Terminatorze. Dobra, zaczekajcie chwilę, robociki. Co ja sobie poczytam tylko. Tutaj był gdzieś pancerz, życie. O! Przestań! No to za chuj człowiek! Był akurat robot. Ale to człowiek. Nie, to był robot. Krew? Nie, to był robot, albo to jest człowiek-robot. Tylko mnie nie wal jak... Ja się wystraszyłam, jak tego nas poleciał. Wiesz, ja tu się czuję jak w trzech. O! Dobra, idziemy. Teraz mamy laser, więc nie jest już tragiczny. Może ktoś tu jeszcze... Nie, jest, czy są? Okay. Rocket engine is on the tracks. Get inside and fire her up, old man. To było, szczerze mówiąc, trochę przesrane. Pory po niebie. Trochę się cykam, co tam może być? Wszystko. Chodźmy. Jestem sam. Nic. Okej, no to ruszamy. Mamy silnik rakietowy, przepięknie. All right, we're on the move. Gotta head up front and grab the controls. Aha. I tu odpaliliśmy... To jest shotgun? O, nowa broń! Oh, nice! Ciekawe, jak to strzela. Oh, fuck. Nie wiedziałem, że to są ludzie. Ty zrobiłeś? Tak. Teraz ja nie będę odbierał, sorry. Umieszczcie. No oni tutaj podchodzą po prostu jak pod... Spali? No tak, no to jest jakiś pociąg. Znaczy jakiś pociąg, no nie pociąg, jakiś statek. Wszystko mam. Pewnie się nasz kolega nie odezwał. Nasz kolega? No ten. Wyatt? A, jest nasz pan. Ten, co... Może jesteśmy jakimś kupo. A ten, no... Ona wymieniła hasło. Teraz nie mamy jak się... Fuck, no teraz nie odbiorę. Teraz nie mamy jak się... O. Teraz nie mamy jak się z nim połączyć, spadaj. Bo jesteśmy pod ziemią. Spadaj to. Jakaś gazeta, jakieś znowu pierdoły. Większość spierana. Dobra, no pierdoły, mówiłem. Teraz tak kończymy odcinek, bo już jest ten, także wtedy biorę, czy odsłonię. Fuck. Już nie. Aha, dostał... umarł tak od razu? Dostał tomahawkiem. Jak widać. Dawaj pancerz. Ta strzelba nie jest zła, powiedzieć, tylko małe obrażenia trochę zadaje. To mi na razie.
Może możesz się... No, no raczej na pewno, tylko nie mam tych sprzętów do naprawiania, czy do szarki. W razie jeszcze nie ma. Dobra, i tutaj już więcej. Idziemy dalej. Tam sobie może zapiszemy i skończymy. Możemy iść albo na dół, albo na górę. Ja bym poszedł chyba na dół. Ty jak? Ja też bym. A nie o ile w ogóle mogę. Mogę, okej. Dół wygląda chyba... O dobra, weźmy teraz... O! Jest cyborg. To są jakieś cyborgi, oni mają pieprzone cyborgi. A teraz ludzie się już właściwie nie muszę... Nie muszę się już teraz z tymi autosave'ami martwić, więc mogę tak naprawdę kończyć, tak, kiedy będę chciał. To są cyborgi. Zdecydowanie to jest pewnie ta technologia tego Datia Hood. Podwieszone raczej wątpię. Nie, wyglądają bez kit jak z Terminatora. Centralnie. Jak te T-60? Nie. T-600? Jak one się nazywały? Pamiętam. 60. Nie wiem, albo idę górą, albo dołem. W ogóle ludzie, ja to bym skończył. Mamy 21 minut, ja tutaj kończę, także zrobię sobie zapis. Już. Dobra ludzie, nie przedłużając dalej, dzięki za oglądanie i pa pa. Na razie.